Ale nieważne, kim jesteś dzisiaj, jutro możesz być kim tylko zechcesz. Pamiętaj o tym. Cześć wszystkim, ja jestem Ciara Usago, witam na moim kanale. Dzisiaj temat fryzjerski, bo na tym opiera się głównie mój kanał, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o tym wszystkim trochę z innej strony, czyli czy każdy może zostać fryzjerem? W sumie już o tym wiecie, bo taki jest tytuł filmu, ale no nieważne. Żeby nie przedłużać, zapraszam do oglądania. Jeśli macie ochotę zobaczyć moje prace fryzjerskie, albo jakieś artystyczne, albo macie po prostu ochotę zobaczyć mojego prywatnego Instagrama, co tam sobie robię w życiu, to zapraszam, tu wyświetlą wam się niżej wszystkie Instagramy, czyli 3, więc zapraszam do followowania? Followers? Followowania, tak. A teraz może przejdźmy już do tematu odcinka. Czy każdy może zostać fryzjerem? Tak, ale. Jak we wszystkim jest jakieś ale. O co w tym chodzi? Już wam mówię. Po pierwsze, ostatnio ktoś z was do mnie napisał o tym, czy bez smykałki fryzjerskiej można zostać fryzjerem. Oczywiście, że można. Chociaż ta smykałka dużo wam ułatwi, bardzo dużo. A jeśli jeszcze do tego macie pasję, chęci, samozaparcie, konsekwencje, no to już w ogóle... Ale przecież nigdy nie jest tak idealnie, prawda? Dlatego na chwilę zatrzymajmy się przy tej smykałce. Co to jest ta smykałka? Smykałka to jest coś takiego już wrodzonego, tego się nie da nabyć, z tym się rodzisz. Smykałkę można mieć do gotowania, do włosów, do rysowania, do różnych rzeczy. I to jest coś takiego, przynajmniej ja tak uważam, że to się objawia tym, że bez jakiegoś większego wysiłku coś ci wychodzi. Czyli na przykład, nie wiem, nie uczyłeś się nie wiadomo jakich potraw, a coś wymyślisz w głowie i wyjdzie ci mua. Albo właśnie nie uczyłeś się nie wiadomo robić jakich fryzur czy coś takiego, i masz to jakby w sobie, że wyjdzie ci super fryzura, mimo że nigdy wcześniej tego nie robiłeś. To jest właśnie ta smykałka, że masz coś takiego już w sobie z tej danej dziedziny, albo z kilku. I ona właśnie ułatwia dużo, dużo, dużo. No. Po drugie, chęci. Jeśli masz duże chęci, ogromne, i chcesz zostać tym fryzjerem, to oczywiście możesz. No bo jeśli nie masz tych chęci, no to... No nie, no będzie beznadzieja, będzie Bożena, dzika dana i tyle. Znaczy, jeśli nie masz chęci, jesteś przymuszony, no to trochę jakby... Znaczy nie, że nie masz wyjścia, ale wiecie o co mi chodzi, bo nie chcę tutaj się zaplątać. Strasznie dużo osób, szczególnie kobiet, bo szczególnie kobiet, jak są w pewnym młodym wieku, po szkole gimnazjalnej, a nie wiem co robić ze swoim życiem, a pójdę na fryzjerkę. Zresztą wspominałem wam o tym już w poprzednich odcinkach, że nauczyciele często mówią coś takiego, że jak ktoś się na przykład się gorzej uczy, coś takiego, nie martw się Laura, jak nie zdasz matury, zawsze możesz zostać fryzjerką. I słuchajcie, to jest strasznie przykre, to jest wręcz takie, może nie pasuje to słowo tutaj, ale no ksenofobiczne, takie nietolerancyjne i wręcz ograniczone, bo nauczyciel, który powinien dać przykład, nie powinien mówić takich rzeczy. No ale nie, tutaj nie o tym mowa w tym odcinku, to mówiłem poprzednio, więc muszą być te chęci na początku. A tak naprawdę nie tylko na początku, bo nawet jeśli na początku masz chęci, a później już nie, to dupa. Trzecim bardzo ważnym punktem jest konsekwencja. Konsekwencja tak naprawdę jest ważna ogólnie w życiu, ale w tym zawodzie szczególnie. Chyba, że chcesz być taką, bez obrazy dla nikogo, taką osiedlową grażynką, która robi tylko trwałą, żyje z dnia na dzień, od poniedziałku do poniedziałku, z jednego miesiąca na drugi i w jej życiu w zasadzie nic za bardzo się nie dzieje, tylko tak, żeby sobie przeżyć. I to nie jest nic złego, ja nie oceniam. Ale jeśli masz na przykład ambicje, chcesz iść wyżej w tym zawodzie i osiągać różne płaszczyzny i horyzonty tego zawodu i różnych innych rzeczy na przykład, no to konsekwencja będzie tutaj bardzo wskazana, ponieważ musisz dużo ćwiczyć, jeździć na jakieś szkolenia, kształcić się, kombinować, zdobywać klientów, zdobywać zaufanie tych klientów, zdobywać takich mega zaufanych i lojalnych klientów, którzy będą z tobą przez lata. Bo to, że masz klienta pół roku, to jest nic. Znaczy, to jest fajnie, że masz tego klienta pół roku, za tobą chodzi na przykład, ale wyobraź sobie, że masz klientów, którzy chodzą za tobą 5 lat, 10, a nawet kilkanaście albo kilkadziesiąt. To jest szacun. Ja mogę się pochwalić na przykład tym, że mam klientów, którzy chodzą za mną już prawie, znaczy za mną chodzą, ze mną chodzą, do mnie chodzą przez ponad 10 lat. Czyli od kiedy zaczynałem jako taki mały fryzjerczyk. Jestem im mega wdzięczny i bardzo to szanuję. Wypracowałem sobie to, oni mnie lubią, ja ich lubię i wręcz można powiedzieć, że to są już takie trochę znajomościowe relacje. Znajomościowe relacje. Jeśli chcesz być fryzjerem, musisz się wiązać też z tym, że na 99% będziesz wykonywała czy wykonywał pracę pod presją. Czy jesteś na to gotowy? Gotowa? Tak, fryzjerstwo to często praca pod presją. To też zależy, jak sobie ułożysz swoją całą karierę.
Ja na przykład już teraz pracuję w taki sposób, że nie pozwalam sobie na tą presję, bo przez 11 lat mojej pracy byłem tą presją zmęczony. Ale na początku jednak ona była. Ponieważ pracujesz dla kogoś w salonie i najczęściej jest tak, że właśnie no wiadomo, że firma chce jak najwięcej zarobić. O to w tym wszystkim chodzi, nie oszukujmy się. No i na przykład masz zapis klientek na 2 godziny. Na przykład masz farbę, godzina na strzyżenie, na przykład mówię. I przypuśćmy, że masz zarezerwowane 2 godziny na jakąś nową klientkę na farbę. Niby tam ma być jakaś zwykła koloryzacja, coś tam. Przychodzi ta osoba i niby ma być zwykła koloryzacja, ale włosów jest tam po prostu 5 kg, sięgają za tyłek. Czy 2 godziny ci na to starczy? Nie. Tym bardziej na przykład jak nie masz asystentów, pomocników i musisz zrobić to sam. A jeszcze może pani by chciała jakieś delikatne rozjaśnienie? 2 godziny? I wiesz, i masz presję, musisz tak szybko działać, żeby było jak najlepiej. Bo jeśli nie, to będziesz miał opóźnienia z innymi klientami. I więc presja rośnie. Dlatego ja nienawidzę pracować w takich salonach fabrykowych i dlatego już w salonie fryzjerskim nie pracuję. Ale jestem fryzjerem, ale nie pracuję w salonie fryzjerskim, a przynajmniej nietypowym. Kto u mnie był, to wie. Czy każdy może zostać fryzjerem? Tak. Ale ważne są ćwiczenia. Ja pamiętam, jak moja szefowa jednak kazała mi co chwilę ćwiczyć przy drzwiach z nożyczkami. Takie ruchy, wiecie, do strzyżenia. Ja tego nienawidziłem. Ja ją wyzywałem w myślach. Mówię, To było dla mnie szaleństwo. Ale uwierzcie mi, że te ćwiczenia przy drzwiach, przy farmudze drzwiczach, to tam się nazywa, i takie ruchy nożyczkami dużo dają. Bo jeśli nie będziesz tego ćwiczył, czy ćwiczyła, to dużo później zdobędziesz taki fajny dryk. Wiesz, taki, że będzie ci tak łatwo to wszystko robić. Bo jak nie będziesz ćwiczyć, to zanim po 3, 4 czy 5 latach być taką dobrą fryzjerką, która tak sprawnie pracuje, to ty będziesz nią albo nim po 10. Albo będziesz się bał strzyc, nie będziesz wiedział za bardzo co robić. Będziesz czuł to właśnie presję, bo pracujesz wolniej niż inni. To nie chodzi, że to jest wyścig, ale no jakieś standardy szybkości trzeba zachować. Kolejny punkt to oczywiście ciężka praca. Ludzie często, jak z nimi rozmawiam, wyobrażają sobie, że mój zawód, czyli fryzjerstwo, jest taki. Co ty robisz? Po czym ty jesteś zmęczony? Ty nic takiego nie robisz. Po pierwsze, mam dużą odpowiedzialność nad tym, jak moja klientka czy klient będzie wyglądać. To się wydaje błahe, ale jednak to jest jakieś tam obciążenie i jest ta presja, bo chcesz, żeby klient wyszedł jak najbardziej zadowolony. Po drugie, stoisz czasami kilka albo kilkanaście godzin na nogach. Po trzecie, przychodzą do ciebie różne osoby. Jeśli ktoś jest ze mną dłużej, to wie jakie. Nie zawsze są to miłe osoby, nie zawsze są to sympatyczne osoby, nie zawsze są to zadowolone osoby, nie zawsze są to bezproblemowe osoby. Czasami są po prostu to osoby chore psychicznie i osoba, taka jak ja, która nie jest przygotowana jakimiś szkoleniami czy kursami na psychologa czy psychiatrę, ale na fryzjera, ma trudności z radzeniem sobie z takimi osobami. Pamiętajcie, fryzjer to nie jest tak naprawdę psycholog. On wysłucha człowieka i w ogóle może coś tam powiedzieć, tak, nie, no chyba, że... Ale to nie jest psycholog ani psychiatra. No chyba, że... Za takiego się uważa. Ja nie. Ja mogę pogadać, ja mogę coś doradzić i to jest fajne, że mamy fajny kontakt z ludźmi. Ale właśnie, nie zawsze ten kontakt jest fajny. I wyobraź sobie, że idziesz do pracy na 10 albo 12 albo nawet 15 godzin się zdarzało i masz taki dzień, że akurat trafi ci się, że są same właśnie takie nieprzyjemne osoby, które wysysają z ciebie energię. Pracujesz pod ogromną presją. Latasz z tymi farbami, machasz tymi nogami, z troszeczkami na stojąco, te nogi, wszystko, gorąco, bla bla bla, wszystko. I wracasz do pracy. I niech ktoś mi powie, że taka osoba, czy ten fryzjer, nie ma prawa być zmęczony. Wyjdź. Łącząc to wszystko, to też wszystko zależy od ciebie. Jakim chcesz być fryzjerem? Bo właśnie o to chodzi. Czy każdy może być fryzjerem? Tak, ale jakim? I tu już się temat jakby urywa, ponieważ możesz być zajebistym fryzjerem, możesz zostać grażynką osiedlową i nie ma w tym nic złego. To wszystko zależy od tego, czego chcesz, bo pamiętaj, to, czego ty chcesz, jest najważniejsze. Jeśli chcesz być dobrym fryzjerem, chcesz żyć na jakimś tam swoim poziomie, chcesz, żeby było ci stać na to czy na tamto, to musisz zapieprzać, musisz rozwijać swoje umiejętności i musisz też umiejętnie przejść przez życie tak, żeby ułożyć sobie to życie. Jako fryzjer, tak, żeby ci było dobrze. Ale jeśli twoje ambicje nie są jakieś wielkie, albo w ogóle ich nie masz i po prostu zależy ci na tym, że chcesz ten zawód wykonywać, ale bez jakiejś tutaj, wiesz, show dookoła czy coś takiego,
i chcesz sobie po prostu przejść z miesiąca na miesiąc, no to spoko. Bo takim fryzjerem może być każdy. I nie ma w tym nic złego. Chociaż są wyjątki. Jest w tym tyle złego, jeśli na przykład pracujesz pod przymusem, jeśli to ci już nie sprawia przyjemności. I to bywa czasami niebezpieczne. Naprawdę. Dlatego jeszcze raz. Czy każdy może zostać fryzjerem? Oczywiście. Tylko zależy jakim. Znam naprawdę wiele osób, które z fryzjerstwem zaczęły dopiero mieć coś wspólnego w wieku 40 albo nawet ponad 40 lat, a wcześniej miały zupełnie inne zawody. Na przykład ktoś był tancerzem, ktoś był kucharzem, ale nagle poczuli jakąś taką moc do tego zawodu i zostali fryzjerami. I to takimi dobrymi. Dlatego ważne, najważniejsza jest pasja. Jeśli nie masz do tego pasji, daruj sobie. Znajdź sobie jakiś inny zawód, który pozwoli ci przeżyć, ale nie taki, od którego zależeć będzie wygląd ludzi. To jest naprawdę mega trudny zawód. I nie chodzi mi tylko o, wiecie, techniczne czy artystyczne sprawy. Chodzi też o pracę, bezpośrednią pracę i kontakt z drugim człowiekiem. A praca z człowiekiem, jeśli ktoś pracuje z ludźmi tak bezpośrednio, wie, że to jest cholernie trudne. Bo jak mówiłem wcześniej, nie każdy człowiek jest miły, sympatyczny i pogodny. Tak jak ja bywam pogodny i sympatyczny do czasu. Tak zupełnie szczerze. I nie odbierajcie tego źle. Bo jestem z wami też właśnie szczery, więc odbierzcie to dobrze. Że gdybym cofnął czas, to nie dam sobie ręki uciąć i nie powiem na 100%, że wybrałbym ten zawód jeszcze raz. Nie jestem tego pewien. Bo ten zawód bywa przyjemny, bywa piękny, cudowny. Poznaję też super ludzi, wspaniałych, bo niektórzy zarzucają mi, że mówię tylko o tych złych przypadkach. Po prostu te złe przypadki są ciekawsze, bo dla mnie to też jest jakby taki eksperyment, co ludzie robią. Poza tym mówiłem wam, że chciałbym otworzyć ludzkości oczy na to, jak się zachowują. Że nie zawsze trzeba być po prostu takim snobem, czy jakimś po prostu bezczelną, dziką daną. Bezczelnym, dziką daną. Mój polski po prostu czasami. Nieważne. Poza tym, wiecie, nawet jeśli zostaniecie tą fryzjerką czy fryzjerem, zawsze możecie zrezygnować. Życie jest krótkie, ale pamiętajcie, że zawsze możemy je zmienić w każdej chwili. Warto zrobić to umiejętnie i no, przygotować się jakoś do tego, ale nieważne kim jesteś dzisiaj, jutro możesz być kim tylko zechcesz. Pamiętaj o tym. Tak moi drodzy, jeśli film wam się podobał, oczywiście zostawcie kciuki w górę, albo kciuka w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Zapraszam was jeszcze raz na moje social media, a na Facebooku mamy też swoją grupę Ciaro Usago Brave Army i tam jest też no taki mój fanpage, ale tam się dużo nie dzieje, wybaczcie mi. Więcej dzieje się na Instagramach, bo ostatnio mam taki instagramowy flow. Instagram. Także zapraszam. Jeśli macie ochotę. I my widzimy się już za jakiś czas w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.